No, bardzo ładne miejsce, ale faktycznie jest tutaj trochę ludzi. No i pokazuje, jak życie naprawdę wygląda. Zamiast oka mamy kołtun. I tu już się zaczyna granica przez duże G. Zawsze idzie wolno na tych granicach, ja nie wiem, po prostu. Pożegnaliśmy Rumunię i wjechaliśmy do Bułgarii. O przejściu granicznym właściwie nie ma co opowiadać, bo to jeszcze jedno z tych przejść, gdzie po prostu co najwyżej pokazujesz paszport i jedziesz dalej. Tym razem postanowiliśmy przejechać Bułgarię w miarę możliwości jak najszybciej, decydując się jedynie na 2 noclegi. Bułgaria jest bardzo łatwym krajem do podróżowania, o zróżnicowanym krajobrazie i atrakcjach. Jest to jedno z tych miejsc, gdzie spanie na dziko jest legalne, akceptowalne i w sezonie, muszę powiedzieć, że dość popularne. Na naszym kanale oczywiście znajduje się fajna seria z tych miejsc, które my polecamy najbardziej, a na naszym blogu znajdziecie mapę z pineskami. My zdecydowaliśmy się zatrzymać w 2 nowych miejscach, aby je dla Was sprawdzić. My tu tylko na jedną noc. Tak. Poczekaj, no może się gdzieś tam dalej zjechać trochę bardziej. Trzeba się rozejrzeć, jak tutaj wygląda. I się gdzieś tutaj przytulimy, no. No, miejsce jest bardzo ładne. Takie żeśmy tutaj znaleźli miejsce na cypelku i akurat na tym chyba będziemy sami, ale zaraz zobaczymy, pójdziemy najpierw na spacer i zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała. No, bardzo ładne miejsce, ale faktycznie jest tutaj trochę ludzi. To fajne miejsce, ale nigdy nie będziesz tu sam. Myślę, że to świetna baza wypadowa, aby pozwiedzać stare miasto Nesebir. Starówka jest naprawdę piękna i polecam zobaczyć ją zarówno w dzień, jak i w nocy.
Za długo jednak w tym miejscu bym nie zostawała, bo myślę, że są lepsze miejsca w Bułgarii. In 400 meters, you will arrive at your destination. I can see it already, mate. Gdy dojechaliśmy na miejsce, byliśmy pod ogromnym wrażeniem, naprawdę. I wydaje mi się, że nagrany przeze mnie film nie oddaje, jak piękne i urocze jest to miejsce. Po prostu musicie mi uwierzyć. Woda była piękna, mimo że przy brzegu było dość dużo roślin i dlatego kolor wody nie jest bardzo przejrzysty, ale gdy tylko przeszło się dalej, w środku tej takiej laguny tworzonej przez te właśnie skały dookoła, było jakby takie małe akwarium. Po prostu jedno z najpiękniejszych miejsc w Bułgarii na Morzu Czarnym, jakie widziałam. Naprawdę, polecam, polecam i raz jeszcze polecam. Naszym ogonom to miejsce też podobało się bardzo. Niestety nie mogłam polatać dronem, bo strasznie wiało po prostu, ale mimo to było super. Jeszcze taka jedna fajna rzecz w tym miejscu, a może właśnie najfajniejsza, że byliśmy tam zupełnie sami. Dojechaliśmy tutaj do granicy tureckiej, no i tu już się zaczyna granica przez duże G. No i sobie chwilę tu postoimy. Nie ma bardzo dużo samochodów, ale już widzimy, że idzie bardzo wolno. No to jesteśmy wreszcie w Turcji i nasz pierwszy nocleg w tym wspaniałym miejscu, proszę bardzo. Pięknie, prawda? Tak więc, no niestety, nawet mimo to, że jeździmy tak długo, to jak wiecie właśnie, jak ktoś jest z nami dłużej, to wie, że ja pokazuję, jak życie naprawdę wygląda, takie życie w podróży, bo van life to nie jest tylko sielanka i piękne miejscówki. I różnie jest, i mimo że już mamy doświadczenie w szukaniu miejsc czy w planowaniu trasy, no to są rzeczy, które są niezależne. I tak przekraczanie granicy, które wiecie,
W Unii Europejskiej to jest takie pyk, pyk. W ogóle w wielu miejscach nie ma granic i nawet nie zauważysz, no poza znakami, prawda, że wjechałeś do innego kraju. Tak, czym dalej jedziesz, no to już zaczyna się robić coraz ciężej. Jak ktoś właśnie jedzie pierwszy raz do Turcji, może dlatego oglądacie, albo niechcący wpadliście tutaj na ten kanał, no to powiem, że właśnie Turcja, no to jest pierwsza taka granica, że nagle jest taki szok kulturowy. I jak jest ktoś trochę starszy, no to pamięta właśnie te przejścia graniczne, gdzie tam trzepali samochody, sprawdzają wszystko i tak właśnie w Turcji wygląda. Nie obędzie się bez sprawdzania, zaglądania w każdą szufladę i tam pudełko i pytania się co to, co to, co tamto. To nie jest bardzo groźne i poważne, tak naprawdę rzecz biorąc nie ma się czego bać, nie? Ale trzeba być świadomym, że tak jest. Trzeba mieć te wszystkie dokumenty, co więcej zawsze no, nam się zdarza. Nie wiem, czy to tylko nam, czy tak po prostu jest, że zawsze się spytają o coś, czego akurat nie masz, albo nie byłeś przygotowany i nie masz tego w ręku. Więc tym razem na przykład poza sprawdzaniem paszportów i jeszcze taka jedna rzecz właśnie. Tutaj na tym przejściu granicznym i właśnie w Turcji właśnie jest to typowe, i później w tych krajach, gdzie się jedzie dalej, gdzie, że nie jest tylko jedno okienko. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale po prostu w tych innych krajach, przekraczasz granicę, jest jedno okienko, w którym dajesz wszystkie dokumenty, a tutaj nie, to jest osobne okienko do paszportu, potem jest osobne okienko do samochodu, do dokumentów samochodu, a potem na końcu jest jeszcze jedno okienko, w którym sprawdza wszystko. Więc w tym okienku, gdzie po prostu dokumenty samochodu, to wiadomo standardowo dowód rejestracyjny, jakiś dokument tożsamości kierowcy, paszport, prawda, i ubezpieczenie. Nie da się wjechać do Turcji bez ubezpieczenia, więc jak nie ma się już wykupionego wcześniej ubezpieczenia, to trzeba to zrobić na granicy i dopiero jak przyniesiesz jej ten tam świstek, ten certyfikat ubezpieczenia, to dopiero cię przepuszczą dalej. Tym razem jednak pani, która nas obsługiwała, to ona była zdziwiona, dlaczego samochód jest zarejestrowany w innym kraju, a nasze paszporty są z innego kraju. I mówi, ale o co, ale jakieś potwierdzenie, ale jakie ty chcesz potwierdzenie, co mam ci potwierdzać? No i żeśmy wpadli na to, że pokażemy jej prawo jazdy, tak więc daliśmy jej angielskie prawo jazdy, na szczęście mamy i ona już wtedy była okej. Tak więc nigdy nie wiesz z tymi ludźmi. Trzeba mieć jak najwięcej dokumentów i tak dalej. A ktoś tam szuka coś w krzakach, ale nie wiem co. Co ona tam szuka, no? One wszystkie tam szukają. Co one szukają? No? I co? Co tam znalazłeś? Jak ty wyglądasz? Już na oko nie widzisz. O matko moja, nie ma oka. Nie ma oka. Pokaż się, Bela. O! Zamiast oka mamy kołtun. No, zaraz będziemy tutaj czyścić, tu pełno jest takich, nie wiem jak to nazwać, takich kuleczek, takich z takiej trawy, z takiej jakiejś roślinki, takie różne są kuleczki, które po prostu jej się wbijają, tak, więc nie możesz chodzić po tych krzakach, no, dzieciaku, no. O, jedno oko widzi, a drugie oko nie widzi, no. No, widzicie tu pełno, o, widać w sierści. No niestety, no. Sznaucer to jest pies kanapowy. Nie nadaje się do życia po prostu w krzakach, tak jak my tutaj podróżujemy. No i suma summarum na tej granicy, słuchajcie, było... przyjechaliśmy, to była chyba godzina 6, była jakaś tam kolejka. Zawsze idzie wolno na tych granicach, ja nie wiem, po prostu tak strasznie wolno. I później już żeśmy byli prawie pod tym okienkiem, pod tym pierwszym, do którego trzeba wchodzić i zmiana wartowników. No dziękuję, no. Tych tam celników. No o 7, więc pół godziny było zamknięte, nic się nie ruszało, bo oni mieli tą zmianę. No i przez ten czas, zanim my przez te wszystkie okienka przeszliśmy, to już czarna noc się zrobiła. Wiecie, nie ma nic gorszego niż szukania po prostu miejsca do noclegu po nocach. No bo to po prostu jest jakaś masakra. No, no i po prostu już nie było wyjścia. Jedyne co żeśmy mogli zrobić, no to skręcić w jakąś pierwszą, lepszą drogę szutrową, jaką tam znajdziesz na trasie i żeśmy wjechali właśnie w taką
tutaj się okazało ślepą, bo to po prostu jest dalej zabarykadowane. No i żeśmy przenocowali, no bo z drugiej strony pomyśleliśmy, że jak jest zabarykadowane, no to przecież i tak nikt tędy nie jeździ, prawda? Tak więc, bo gdzie pojedzie? Więc na końcu żeśmy tam stanęli i dobra jest, i przenocowaliśmy, ale no. Powiem wam szczerze też, że już nie marudzimy, też nasze jakby oczekiwania się zmieniły. Kiedyś to pewnie na początku bym mówiła, o, jakie beznadziejne miejsce, a teraz uważamy takie miejsce za całkiem fajne, bo jest cisza, spokój, na pewno nikt tutaj nie przyjedzie, nikt ci nie będzie, wiecie, zawracał gitary. No, tak więc patrzymy bardziej praktycznie, żeby było cicho, spokojnie, nie wiało, wiecie, tam jakieś dzikie psy i tak dalej, bo w Turcji niestety dużo jest tych dzikich psów i my teraz z trzema psami też troszeczkę musimy inaczej planować te miejsca i być bardziej, no tak z dala po prostu od tych wszystkich miejsc, w których stają inne tam kampery czy wany, bo w tych miejscach też właśnie te dzikie psy lubią robić taki obchód terenu. No zobaczymy, też mamy nadzieję, że nasze psy też jakoś się przyzwyczają do tego, że są intruzi i nie będzie jakiejś, wiecie, jakiejś walki o terytorium, nie? Nigdy nie wiesz. Dobra, pakujemy się i jedziemy. Dojechaliśmy do granicy tureckiej. O, cisza nastała. Dojechaliśmy tutaj do granicy tureckiej. No i tu już się zaczyna granica przez duże G. To już koniec Unii Europejskiej. Niedźwiedź oczywiście trzasnął drzwiami pięknie. No, chciałam powiedzieć, ale chyba nie powiem, bo wiatr wieje, muszę znaleźć jakieś dobre miejsce do opowiadania. Dalej, o Jezu, ile ona tego ma. Matko moja.